Dzień dobry. Przedstawiam widget Funny Money, czyli dodatek do strony internetowej Waszej organizacji, który pozwoli Wam w prosty sposób uruchamiać zbieranie darowizn, zbieranie 1% podatku i zbieranie procenta od zakupów online. Działa to w ten sposób. Gdy zalogujecie się na swoje konto organizacji na Funny Money, zobaczycie nową zakładkę, która nazywa się widget. Po wejściu w nią widzicie tutaj trzy różne usługi, które możecie uruchomić. Możemy zobaczyć, jak działa na naszej przykładowej stronie. Na początek mamy prośbę o przekazanie 1% podatku. Gdy ją zamkniemy, widzimy, że tutaj ten nam pasek nam został. I mamy również kolejny widget, czyli wspieranie przy okazji zakupów. I trzeci, wspieranie darowizn na stronie Waszej organizacji. Każdy z tych elementów możecie skonfigurować w panelu organizacji. Przejdźmy do konfiguracji tego widżetu wspierania przy okazji zakupu. Możemy ustalić, czy będzie on na wysokiej pozycji i będzie, na przykład zmienimy, że będzie z lewej strony ekranu. Klikamy zapisz, odświeżamy stronę naszej organizacji i widzimy, że zmienił położenie. Kolejna rzecz to widżet płatności FunnyPay. Aby korzystać z FunnyPay, trzeba się wcześniej zarejestrować. I możemy tutaj ustalić na przykład kolor tego widżetu, domyślne kwoty możemy ustawić, możemy zmienić tytuł tego przycisku oraz wybrać strony, na których nie ma się on pojawiać. Zapisaliśmy, odświeżamy stronę, widzimy, że zmieniły nam się kolory, zmieniły nam się również kwoty. W ten sposób może ktoś Was wspierać, wpłacając po prostu darowiznę na stronie. Ostatni widżet. On jest tutaj włączony, możemy zmienić zdjęcie, możemy dodać własne zdjęcie, zmienić możemy kolor tekstu, kolor tła przykładowy oraz między innymi sposób działania. Gdy zrobimy te zmiany, klikamy zapisz i odświeżamy stronę. Widać, że to nie za bardzo do siebie pasuje, możemy szybko zmienić. Na tym zdjęciu zrobimy kolor tekstu biały. Tło. Zrobimy na przykład takie szare i zmienimy napis na przycisku podaruj 1% podatku i klikamy zapisz i odświeżamy stronę. Po odświeżeniu widzimy, że zmieniła nam się kolorystyka dodatku. Tak działa widget Funny Money. Wystarczy jedna instalacja i później już w bardzo prosty sposób w panelu Funny Money możecie włączać i wyłączać różne dodatki i uruchamiać zbieranie darowizn, zbieranie 1% podatku i zbieranie darowizn od zakupów online. Dziękuję.